Przed wami będzie jechał wóz policyjny. Spróbujcie go dogonić. Ok? Jedźcie za nim. Gotowi jesteśmy? Uwaga! Przygotować się! Start! Poszli, szanowni państwo, poszli. Pierwszy zakręt jakoś się udało. Troszeczkę musieliśmy dzwonić, bo zajeżdżali sobie drogę. Jeden pojechał w pole, ale na szczęście wraca na drogę. Peleton się już troszeczkę rozciągnął. Chłopcy mocno nacisnęli pedały. No i poszły konie po betonie. Szanowni państwo, start! Szanowni państwo, pojechali kategoria, jeżeli chodzi o wiek, mamy naprawdę dużą rozpiętość od gimnazjum. W jakiś sposób nie domagał na trasie, zostanie mu udzielona pomoc. Szanowni państwo, wydaje mi się, że po tym starcie... Tak. Szanowni państwo, zawodnik z numer 68, pan Paweł Wojtkiewicz prowadzi cały wyścig. I kolejne numery to numer 06 i numer 66. W zasadzie panowie jadą obok siebie. I z numerem 72 z kategorii Open kobiety pani Anna Krajewska. Dzień dobry panie Stanisławie, po raz kolejny Mariusz Pogonowski. Gdzie jesteście na trasie? Dojeżdżamy już do trasy tej do Brudzenia, do nas, co prowadzi ta główna trasa. Tak, to jesteśmy w miejscowości Skutkowo. Tempo jest bardzo, że tak powiem, duże, bardzo szybko. Czyli w zasadzie nie spadło tempo, to są naprawdę dobrej klasy zawodnicy, cały czas utrzymują, mają siłę. Tak, utrzymują, teraz jest nie trzech, dwóch jest na przodzie peletonu, trzeci gdzieś tam po drodze odpadł. Natomiast znaczna przewaga jest nad peletonem. Czy ta osoba prowadząca się zmieniła, czy teraz tych dwóch właśnie współpracuje i pracują razem na zwycięstwo? Tych dwóch razem pracują na zwycięstwo, współpracują, podjęli współpracę, także i to... Szanowni państwo, na czubkowej drodze jedzie dwóch zawodników, ależ jadą razem. Czy oni mają zamiar przekroczyć tę linię mety w tym samym momencie? Tam dziewczynko uważa, już nie wolno wjeżdżać na drogę. Tu też zabezpieczmy teren, żeby mogli spokojnie wyhamować. Zbliżają się i cisną mocno. Czy ktoś będzie tu pierwszy z numerem 0? Przejechali w zasadzie równocześnie. Mam wrażenie, że zawodnik z numerem 06 był chyba o grubość opony pierwszy. A w kategorii wiekowej, a w zasadzie nie wiekowej, tylko z gimnazjum. Wielkie brawa. I z grupy weteranów z numerem 07 wjeżdża na metę pan Włodzimierz Kulkowski. Nie, jakbyście byli zupełnie przygotowani, jeździcie trochę? Nie. To skąd te stroje? Chodzimy do klubu i jako, że mieliśmy takie same, no to założyliśmy. Aha, klub Stara Biała. Okay. Mamy pierwszą kobietę. Kategoria Open, numer 72, pani Anna Krajewska. Pani Aniu, jak było? Zagadywali panią w trakcie jazdy? Nie, za stara jest, młodzi są. Ależ tam za stara, pięknie pani wykręciła pani przepisy. Udało się, zdecydowanie tak. Czy mąż przygotowywał pani rower do wyścigu? Nie, ten rower jest już taki sam stary jak ja. Ale pięknie zmęczona. Kolano wytrzymało? Tak, drugi raz na rowerze. Od operacji. To super, wielkie brawa. Tak. Pani Zosiu, jak tam było?
Męcząco wiatr wiał i pod górkę. Jak wiatr? Nie ma wiatru. Niech pani spojrzy na liście, nic nie wieje. Pani po prostu tak szybko jechała. Może. Może i tak. A rower nie odmawiał posłuszeństwa? Za mało przerzutek. Za mało przerzutek. Pasowałoby jeszcze tam dokręcić ze trzy, co? Tak. Ale gdzie? Gdyby pani chciała te przerzutki tam włożyć jeszcze? Gdzieś. Tu z tyłu, tak? W 10. Pewnie. A siły starczyło? Czy były takie momenty załamania, że już pani myślała, w nosie z tym nie jadę, schodzę z tego roweru? Nie miałam takich załamań, ale ciężko było po drugi raz po taką górkę wjechać i dawała sobie znać. I co, zatrzymała się pani na chwilę? Nie. Czyli wolno, wolno, ale do przodu. Tak. Rok wszyscy, tak? Taki robot. I wjeżdża zawodnik z numerem 64, kategoria Open, pan Paweł Czachorowski. A i jedzie również najstarszy zawodnik naszego wyścigu z numerem 03, pan Zbigniew Jeziurski z gimnazjum numer 51-55, koledzy. A 58, 62, 57 i 38 w zasadzie na samym finiszu chłopcy się tu jeszcze próbowali mierzyć. I just need space to do me, get a rub what they're trying to see. A Stella Maxwell right beside of me. A Ferrari, I'm buying three. A closet, a Saint Laurent, get what I want. Dziewiątego amatorskiego wyścigu rowerowego po brudzeńskim parku krajobrazowym. Szkoły podstawowe dziewczęta. Drugie miejsce Łaskarzewska Natalia. Zapraszam. Trzeciego miejsca nie ma, ponieważ w tej kategorii dziewcząt były tylko dwie uczestniczki i pierwsze miejsce Klaudia Zarzycka. Zapraszam na podium, medale i dyplomy oraz nagrody wręcza wójt gminy Brudzeń Duży, pan Andrzej Wojny. Bardzo prosimy, żeby nie odchodzić. Zrobimy jeszcze wspólne zdjęcie. Może zapraszam sędziów. Sędziowie są zajęci tym wszystkim. To ja sobie zrobię z dziewczynami. Dziękujemy bardzo. Dziewczyny już były? Były pączki, dobra, możecie jeszcze jednego zjeść. Zapraszam zatem panów szkoły podstawowe. Trzecie miejsce Dawid Trocho. Zapraszam Dawida na podium. Drugie miejsce Mikołaj Wiśniewski. I pierwsze miejsce Paweł Strumczewski. Zapraszam na podium. Ja nie oddam. To jest druga. Tak, to jest drugie miejsce. Przed nim będzie zawsze na blisko, to jest mała z domu, to wyszło. Jak chcesz, zresztą, bądź nie ma. Teraz pogadamy. Uczestnicy dostają pendrive 16 gigowe. Będzie można tam ładować mnóstwo MP3. I wielkie brawa. Zrobione zdjęcia, panowie, gratuluję wam i dziękuję. Szanowni państwo, szkoły gimnazjalne. Dziewczęta. Trzecie miejsce Olivia Sulkowska. Zapraszam. Trzecie miejsce idzie tu do nas. Jak na skazanie, na trzecie miejsce, czy zapraszam Olivia, Natalia Skiwicka, drugie miejsce i trzecie miejsce Olivia, pierwsze miejsce Zofia Czachorowska. Zapraszam Zofia na podium, uśmiechnięta, zadowolona.
wykolegowała dziewczyny w trakcie wyścigu znakomicie. Co? Gdzie? Nie jest wyżej od nie. Dziewczyny, mogę sobie zrobić pani zdjęcie? Dziękujemy bardzo. Szkoły gimnazjalne, panowie. Trzecie miejsce, Karol Załuga. Brawo. Drugie miejsce, Bartosz Kubiecki. Proszę najmocniej, Bartosz Kubiecki. I pierwsze miejsce, Rafał Załuga. Słuchajcie, jak pięknie wygląda teraz to podium. Panowie w jednakowych strojach jechali razem na metę. Między sobą ustalili kolejność, nie decydowały tu siły. Tak, szanowni państwo, to jest ochotnicza straż pożarna w Siesieniu, sekcja młodzieżowa. Tak więc możemy być spokojni, nasze domy są bezpieczne. Wielkie brawa, tak, panowie. Uśmiech. Dziękuję bardzo. Są państwo, kategoria, która budziła chyba najwięcej emocji, kategoria Open. W tej kategorii w grupie panie występowały, były pierwsze słuczki i obie zapraszam na podium. Na drugie miejsce panią Marię Czachorowską i na pierwsze panią Annę Krajewską. Zapraszam. Pani Ania ze swoją córką, która... Syn? Ale masz nigdy włosy, on też syn ma takie włosy, nie chciałbym coś powiedzieć. Wszyscy się mylą, że jest tak czuło, tak? Też czuło. Nie masz mi chyba tego zazwyczaj. No to bardzo prosimy Paszczej Wojnych, wójt gminy, ręcza, puchar, medal. I kategoria Open, mężczyźni, tu mieliśmy do czynienia już tak naprawdę siłą. Trzecie miejsce, Jarosław Matasz. Drugie miejsce pan Robert Henryk Pasternak i pierwsze miejsce pan Paweł Wójtkiewicz. Zapraszam panowie na podium. Ja tu przeskoczę. Jeszcze wspólne zdjęcie. O tak, sesja zdjęciowa. Dziękuję bardzo i gratulujemy. Szanowni państwo, i kategoria weterani. Trzecie miejsce, pan Maciej Śmigrowski. Drugie miejsce, pan Piotr Jędra. I pierwsze miejsce, pan Marek Krajewski. Wielkie brawa. Zdjęcia.
Bardzo dziękuję. Mamy nagrodę specjalną dla najstarszego uczestnika naszego wyścigu. Ale tutaj na ten, Pani Jur. Gdzie pan jest? Mówi się, dobry trening. Na ten. Panie Zbigniewie, zapraszam pana Zbigniewa przed imprezą, kiedy przyjechano tu o godzinie 8.45. Pan Zbigniew już był tu ze swoim rowerem, wyprzedziłem go w drodze zresztą do Grudzenia, widziałem go na poboczu i tak się zastanawiałem, czy to jest zawodnik. Potem, kiedy tu się gromadziliśmy na trawniku, pan Zbigniew się już rozgrzewał, chodząc pieszo, wielkie brawa i pełen szacunek. Wielkie gratulacje i chodź. Dziękuję. Drodzy Państwo, już kończymy oczywiście dzisiejsze zawody rowerowe. W może troszeczkę mniejszym, cieplejszym zakresie niż w latach ubiegłych ze względu na remonty również naszych dróg wojewódzkich na terenie gminy Grudzeń, samego Grudzenia Dużego. Dziękuję wszystkim uczestnikom, którzy wzięli dzisiaj udział ze szkół podstawowych, z gimnazjum, ale również seniorom. Zapraszamy serdecznie za rok. Na pewno będzie znacznie więcej atrakcji. Przygotowujemy na pewno trasę o znacznie trudniejszej przebiegu, aniżeli w tym roku. Będzie wymagała większego, znacząco wysiłku, także już w tym momencie, w tym miejscu prawdopodobnie to będzie 1 lub 3 maja. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Dzisiaj za pomoc w organizacji bardzo serdecznie dziękuję przede wszystkim druhom ochotnikom, strażakom z terenów naszej gminy, którzy nie tylko brali udział w zawodach, ale również przede wszystkim odstawili w tych neurologicznych punktach ten wyścig. Bardzo serdecznie wszystkim druhom dziękuję tutaj również pomocy medycznej z naszej spółki Zdrowie Grudzeń. Dziękuję szkole, gimnazjum i pani dyrektor Mariolikło za udostępnienie terenu wszystkim pracownikom urzędu, tym, którzy się zaangażowali w przygotowanie. Dziękuję również sponsorom, panu Janowi Wielońskiemu, który ubezpieczył tutaj zawodnikom. Dziękuję panu Mariuszowi Pogonowskiemu, aktorowi Płockiego Teatru Dramatycznego za pomoc i piękne przeprowadzenie tej naszej sportowej imprezy. Dziękuję wszystkim zawodnikom i zapraszamy za rok. Oddaję głos na końcu panu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym podziękować również panu wójtowi Andrzejowi Dwojnychowi za wspaniałą organizację, za to, że robicie takie wspaniałe imprezy właśnie tu w gminie. Przyznam się państwu, że nie jestem częstym uczestnikiem takich imprez, ale bardzo mi się podoba. Jest tu sympatycznie, miło, bardzo zdrowo i przyjemnie. Bardzo państwu dziękuję, gratuluję, wybrany. Dziękuję.